Cześć! Dzisiaj o tym, jak zdobyć potrzebne świadectwo radiooperatora łączności bliskiego zasięgu, w skrócie SRC. Potrzebne, wymagane przez prawo, konkretnie prawo telekomunikacyjne. Mówi nam o tym, że jeżeli mamy jakiś sprzęt nadawczo-odbiorczy, to praktycznie prawie we wszystkich przypadkach potrzebne są do tego kompetentne, uprawnione osoby. Zdobyć taki certyfikat nie jest bardzo trudno, trzeba trochę się pouczyć. Egzaminy przeprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jak one się odbywają, to powiemy sobie na koniec filmu. Natomiast chciałbym powiedzieć, że szkolenia są nieobowiązkowe. Jeżeli masz ochotę po swojemu się nauczyć, poprzeglądać internet, zapisać się na jakiś e-learning, kupić sobie książkę, nie ma sprawy, szkolenia są nieobowiązkowe. Natomiast ja chciałem opowiedzieć parę słów na ten temat, jak wygląda szkolenie w morce radiooperatora. No i zachęcić do udziału, bo myślę, że warto. Większość szkoleń, w zasadzie prawie wszystkie szkolenia w morce radiooperatora robię ja osobiście. Mam do tego doświadczenie pewne, bo robię już je od bardzo dawna, od 2006 roku. Jestem również autorem takiego fajnego, sympatycznego, niezbyt grubego, konkretnego podręcznika Radiooperator Łączności Bliskiego Zasięgu SRC. Podręcznik w tej formie kursanci, w formie e-booka konkretnie dostają, zapisując się na nasze szkolenie. Ćwiczymy na szkoleniu na rzeczywistych radiotelefonach, takie jak są na egzaminie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, na ICOM-ach. Jest to taki cały dzień ćwiczeń praktycznych. Ja robię szkolenia w bardzo małych grupach, maksymalnie sześcioosobowych. Najchętniej to, ja wiem, że jako szef firmy to powinienem mieć chęć na większe szkolenia, ale najchętniej lubię, jak się zapisują maks 3 osoby, wtedy jest fajnie, sympatycznie i kameralnie. Takie szkolenie trwa mniej więcej od godziny 9 do godziny 16, w zależności ile kursanci mają pytań i ochoty poćwiczenia. Jest okazja, prawda, do ponaciskania tego bezkarnego ponaciskania tego czerwonego guziczka, który kusi. Ponieważ wiedza praktyczna, ćwiczenia są bardzo fajne i ciekawe, zabawne nawet na szkoleniach, no ale jest troszeczkę teorii do opanowania, troszeczkę zrozumienia co i jak w tym systemie łączności chodzi, opracowaliśmy swój e-learning. Nasz autorski, ja osobiście go zrobiłem. Też taki e-learning jest w cenie szkolenia. E-learning zawiera mnóstwo filmów, animacji. Są opracowane przeze mnie testy, z których egzaminuję UKE. UKE opublikowało bazę pytań, które stosuję na egzaminach, natomiast ja te pytania opracowałem pod takim kątem, żeby można było się uczyć i właśnie w tym e-learningu te testy są. Oczywiście e-learning jest w cenie i ten e-learning to nie jest tylko taki na zasadzie, że tutaj masz dostęp do portalu, ucz się, tylko ja jestem cały czas do dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania, można się ze mną skontaktować. Dla wielu kursantów, jeden dzień ćwiczeń, no to dla jednego będzie dość, a inny będzie miał ochotę jeszcze sobie poćwiczyć. Nie ma najmniejszego problemu, możemy się zawsze umówić na jakiś tam dogodny termin, rozstawimy sprzęt, można przyjechać w dogodnym dla siebie czasie, ten sprzęt jest, sala tutaj dydaktyczna, z której akurat nagrywam, jest do naszej dyspozycji, można przyjechać, bawić się tym sprzętem, ile dusza zapragnie. Nie limituje tego tak, że można sobie spokojnie się bawić. To wszystko jest w cenie kursu. Dodatkowo, to już dawno wprowadziłem i to działa. Część osób korzysta, część nie ma takiej potrzeby. Jeżeli raz zapiszesz się na nasze szkolenie radiooperatora, to na kolejne szkolenia, które są w terminie, oczywiście pod warunkiem dostępności miejsc, możesz przyjść po prostu gratis, więc jest to fajna forma powtórzenia sobie wiedzy przed rejsem, czy tam za jakiś czas, wiadomo, no to są rzeczy, które wyparowują z głowy. Terminy i ceny szkoleń podane są
na naszej stronie internetowej, link w zakładce, jak i w opisie. W opisie również cena szkolenia. Jeżeli jakikolwiek termin Tobie nie odpowiada z tej strony, no wiadomo, różne życiowe sytuacje, nie ma problemu, w Kaliszu jestem w stanie nawet zorganizować szkolenie dla jednej osoby. Wystarczy, żebyśmy się wcześniej po prostu umówili, także skontaktuj się z nami, z biurem i wtedy uzgodnimy jakiś dogodny dla nas termin. Nie jest problem, ja z przyjemnością takie szkolenie zrobię. Natomiast jeżeli chcesz, żeby takie szkolenie przeprowadzić u Ciebie, nie wiem, dla Ciebie i grupy Twoich przyjaciół, czy dla Twojego klubu żeglarskiego, czy motorowodnego, no to też proszę o kontakt. Tutaj już wszystkie szczegóły musimy ustalić indywidualnie, bo wszystko zależy od tego, ilu będzie tam Was chętnych i jak daleko będzie trzeba, że tak powiem, do Was jechać. Polecam, po naszych szkoleniach praktycznie prawie wszyscy kursanci zdają egzaminy. Nie prowadzę jakichś statystyk szczegółowych. W ubiegłym roku jedna osoba tylko miała poprawkę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, więc skuteczność jest całkiem, całkiem wysoka. No a jak wygląda ten sam egzamin? Bo miałem opowiedzieć o egzaminie. Egzaminy odbywają się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. W zasadzie w delegaturach Urzędu Komunikacji Elektronicznej w całej Polsce. Rozpiskę, terminy egzaminów urząd podaje na swojej stronie internetowej. Też link w opisie. Egzaminów jest sporo, zapisujemy się na nie, fajny system zrobili elektronicznie, więc nie ma problemu. Egzamin kosztuje na dzień dzisiejszy, egzamin i wydanie świadectwa kosztuje 125 zł. Jak wygląda taki egzamin? Egzamin na radiooperatora SRC składa się z dwóch części, z części teoretycznej i z części praktycznej. Część teoretyczna jest to 15 pytań testowych, tylko one są podzielone w takie trzy grupy, 5, 5, 5. Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny, w każdej grupie trzeba mieć minimum 3 poprawne odpowiedzi. Jest to test jednokrotnego wyboru, więc naprawdę z tym nie ma większych kłopotów. Czyli 3, 3, 3 w każdej grupie poprawne pytania minimum. No i mamy egzamin teoretyczny zaliczony. Warto się postarać oczywiście, żeby mieć jak najwyższą notę. Wtedy na części praktycznej komisja zupełnie łagodniejszym okiem patrzy, no wiadomo, no człowiek przyszedł przygotowany. Na części praktycznej mamy spięte dwa radiotelefony, jest trochę innego sprzętu, taki jak tutaj też jest, no i są zadania praktyczne typu problemowe, proszę tam, ma pani chorego załoganta, proszę wezwać pomoc, tak, wypadł człowiek za burtę, proszę tam wezwać pomoc, albo załogant niechcący wcisnął guzik distress, proszę odwołać alarm. Tego typu zadanie, ewentualnie po prostu co to jest, do czego służy, takie proste, opisowe, nie jest skomplikowany egzamin. Po naszym kursie gwarantuję, że problemów nie będzie. Przy jednej osobie z ubiegłego roku, no to myślę, że gwarancję mogę dawać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie szkolenia SRC odnośnie egzaminów, pisz w komentarzach. Jeżeli chcesz, żebym dla Ciebie indywidualnie zorganizował takie szkolenie, czy to tu w Kaliszu, czy u Ciebie na miejscu w klubie, odezwij się, kontakt podany w opisie, a mnie pozostaje życzyć wszystkiego dobrego, silnych wiatrów w plecy żeglarzom, motorowodniakom taniego paliwa na stacjach paliw i do zobaczenia na wodzie. Cześć!